Zbyszek udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Sam prowadzi dobrze prosperujące gospodarstwo, jest sołtysem, a do tego zadbanym i świetnie wyglądającym mężczyzną. Ale sama praca to nie wszystko. W jego oczach widać ciepło i wielką potrzebę miłości. Najwyższy czas ją znaleźć. Życie kawalera na wsi jest smutne, bo wieczory się spędza samemu przed telewizorem. Cześć, witam. Marta. Zbyszek. I? Tosia. Tosia, cześć. O, podała łapę, widzisz. Robisz kolana. Duże to gospodarstwo, Zbyszek. 70 hektarów. A co najbardziej lubisz w tej pracy? Najbardziej lubię prace wiosenne, kiedy można obserwować, jak wszystko się budzi, jak wszystko rośnie, czuć, ziemia pachnie. Jestem romantykiem. Chciałbym przeżyć miłość swojego życia. Jakbym miał taką partnerkę, która by była do mnie szczera i też by chciała ze mną być, to myślę, że to by było najlepsze, co można mnie spotkać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zbyszek, to wszystko dla ciebie? Tak, tylko ja tym jeżdżę. A jak wygląda twój dzień? Wstajesz bardzo wcześnie? Nie, wstaję godzina 7:00. Czyli nie? Nie, wcześnie. To mówię, pospać. Idę przy zwierzętach zrobić coś i później śniadanie, jakieś tam prace, czy tam załatwianie spraw urzędowych. A ty jesteś też sołtysem. To jest chyba taka praca, która też daje dużo powodów do dumy, ale też chyba dużo kontaktów z ludźmi, prawda? Tak, jestem sołtysem od roku. Jeżdżę na sesje, dużo rozmawiam z ludźmi. No i jak to się stało, Zbyszek, że wśród tych wszystkich ludzi, których ty poznajesz, jakaś kobieta się nie pojawiła, no? W twoim życiu. Może jeszcze nie trafiłem na tą swoją. Szukam cały czas, rozglądam się, ale nie wiem, może nie widzę. Jestem osobą nieśmiałą. Moja nieśmiałość się bierze chyba z tego, że boję się teraz czasami odrzucenia. Miałem raz jedno takie, że dziewczyna powiedziała, żeby nie mogła się ze mną pokazać w towarzystwie. I to było koniec. Znajomości. Myślę, że jestem wycofany jeszcze bardziej przez to, że miałem 13 lat temu wypadek, w którym straciłem dłoń. To był wypadek przy pracy, przy maszynie. Na początku to nawet ludzi unikałem, nie chciałem wychodzić. Myślałem, że już nic nie będę robił, że nie będę mógł pracować na gospodarstwie, ale można się do tego wszystkiego przystosować, sobie pozmieniać. Profil gospodarstwa, maszyny dostosować. No i można żyć, można wszystkiego się nauczyć. Oprócz butów, wiązania robię wszystko. Co w tobie jest najlepszego? Co sobie lubisz? Myślę, że jestem dosyć zaradny. Umiem się znaleźć w różnych sytuacjach. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze jest sposób, żeby to, jak nie ominąć, to przejść przez to i... Czyli optymizm. Jak się pojawia problem, to szukasz rozwiązania. Trzeba iść dalej do przodu i szukać jakieś rozwiązania. Na wszystko jest rozwiązanie, nie ma rzeczy niemożliwych. A wyobrażasz sobie ją jakoś? Wiesz, jakiej kobiety potrzebujesz? Chciałbym, żeby dobrze się nam rozmawiało o wszystkim, o niczym. Moja przyszła tam żona nie musiałaby pracować w gospodarstwie, bo ja sobie radzę sam. Dobrze, jakby była w domu, ale może pracować poza gospodarstwem. Myślę, że powinna być ciepła, taka, zadbać o ten dom, żeby no, chciało się wracać do domu, tak? A wiek? Starsza? Młodsza? Starszą od ciebie nie chciał. Młodszą. Młodszą. No bo jednak dzieci chciał mieć, a ja już mam trochę lat. No tak. Widzę, że się otwiera i chce tą rodzinę stworzyć, bo samemu też jest źle, nie? Tylko no, trudno jakąś normalną dziewczynę taką. No, żeby no, normalna była, kochała ludzi, a w szczególności jego, nie? Zwierzęta, bo syn bardzo lubi zwierzęta, psy tam, czy koty, czy inne takie, nie? To też. Zbyszek, a wydaje ci się, że rozumiesz kobiety? Masz do nich dobre podejście? Myślę, że mam dobre podejście, tylko jeszcze nie trafiłem na tą, która by to doceniła i zauważyła może. Jestem gotowy na miłość. Chciałbym znaleźć tę swoją drugą połówkę i chciałbym żyć już normalnie, jak rodzina chyba jest najważniejsza, co może człowiek mieć. Nie żadne pieniądze, gospodarstwo czy coś.
dziewczyny, jeśli po tym wszystkim, co powiedziałem, jesteście dalej mną zainteresowane, to proszę, piszcie. Patrząc w oczy Zbigniewa, widzisz ciepło i płynącą z serca potrzebę bliskości. Jeśli tak samo jak on marzysz o szczęśliwej rodzinie, wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Zbigniew i wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl.